dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No i cóż, ostatnio wspaniałym jakimś trafem cudownym udało się ukończyć powstanie robota, jak widzicie. Jedno zwycięstwo, 5 porażek. I dzisiaj, zgodnie z moją ostatnią obietnicą, przyszedł czas na wynalazce. Więc tak też zaczynamy. I jednocześnie chciałbym też zapodać tutaj delikatne ogłoszenie. Niestety ze względu na to, że bardzo wielkimi krokami się naprawdę zbliża ten okres, można powiedzieć, sesyjno-kolokwijny, już tak dziwnie to określę, wiecie, system eliminacji studentów, te sprawy, to niestety nie wiem, jak to będzie do końca z odcinkami w najbliższym czasie. Postaram się chociaż to jeden, co dwa dni w ostateczności wrzucać. Chciałbym zachować oczywiście tempo takie, jakie było ostatnio narzucone, ale nie wiem, jak będzie, więc... Jeśli by się zdarzyło, że w jakieś dni nie będzie odcinków, czy to z Dice Dungeons, czy z innych gier, to wybaczcie, no ale... Zrozumcie, no, też mam życie prywatne. A póki co, nie przejmując się tym, rozpoczynamy wybór rozdziału. Więc tak, podwójny bałagan. Inaczej mówiąc, dwa gadżety. Więc no, dwa razy więcej psujemy sobie wyposażenia i jednocześnie dwa razy więcej chyba rzeczy będziemy znajdować, jeśli się nie mylę. Albo rdzawa sprawa. Czyli inaczej mówiąc, nie tworzysz gadżetów po walce, wszystkie elementy wyposażenia są wielokrotnego użytku, wszystkie elementy wyposażenia psują się po 4 turach, zepsute wyposażenie natychmiast zmienia się w gadżety. No cóż, bardzo niebezpieczne wyzwanie i osobiście zacząłbym od podwójnego bałaganu tym razem. Na delikatnie, powolutku, zanim przyjdziemy na te trudne rzeczy, to wolę być na spokojnie. Wynalazco, moja mała, dzielna przyjaciółko, jak sobie radzisz w naszych lochach? Cóż, nie jestem pewna, czy panujące tu zasady są sprawiedliwe. Wydaje mi się, że niektóre fragmenty są trudniejsze od innych. Orejuszku, nic z tych rzeczy, to byłoby skrajnie niesprawiedliwe. Muszę się temu przyjrzeć. Tak właściwie... Im dłużej o tym myślę, tym bardziej mi się wydaje, że doskonale zdawałaś sobie z tego sprawę. Chyba nie może być, prawda, kochana? To w ogóle nie w moim stylu. Ale mniejsza o to, wskakuj, miłego etapu. Nie utknij na zawsze. No. I się zaczyna. Dwa gadżety, trzy skrzynki, więc widzicie, będzie pełno tego. I jak było mówione, dwa olbrzymie młotki i co ciekawe, jeszcze klucz francuski, dmuchawka. Więc tak, po prostu pełny ekwipunek, dwie pary wszystkiego. Czym w sumie para wszystkiego, trzy pary łącznie. No i lecimy na magika. Niestety tylko jedna skrzynka, więc będziemy jeszcze jedną posadzić do tyłu. I tak, spal wszystkie kości. Jest jeszcze jetpack, natychmiastowa ucieczka. To jest, powiem wam szczerze, useless moim zdaniem, ale tak. Zanim coś, to zadaj 6 obrażeń, przy 6 wywołaj porażenie. I mam tu 4. To promień ciepła, spal wszystkie kostki. I młotek, no nic lepszego tutaj nie zrobimy. Zwycięstwo w jedną turę. Dziękuję bardzo. I to jest gorzej, bo musimy... No wyrzucić... Kilka rzeczy, więc tak. Pierwsza rzecz to dmuchawka. Druga rzecz, kolejna dmuchawka, nie, na szkoda by było klucz francuski. Więc jak widzicie, tak to będzie wyglądało. Natomiast skrzynka oferuje dwie kusze. Więc widzicie, podwójna ilość sprzętu, milion skrzyn, ale zawsze dwa gadżety. No i w tym momencie nie ma szans na to, żebyśmy dostali dwa młotki do wyboru. Więc jest chyba okej. I cóż, niestety kusza jest duża, więc powiem wam szczerze, no nie jest najlepsza sytuacja. Najpierw to zawsze po prostu mieć, wiecie, co najmniej 4 rzeczy, których nie chcemy. I wszystko najpierw małe, reszta takie porządne, które chcemy. W innej sytuacji może być ciężko trochę sobie poradzić momentami. A teraz kawka, tak. I proszę, widzicie, już zwycięstwo. Więc początek jest naprawdę piękny, prosty, fajny. No i teraz musimy wybrać piękne rzeczy. Ale zanim to, musimy rozmontować dmuchawkę i klucz francuski niestety, bo młotków nie rusz, one są zbyt mocne. I tak, teraz podobnie. Miecze, duże niestety, oraz iskry. I no. W tym momencie, powiem wam szczerze, kuszę wyrzucam, a dorzucę iskry. W ten sposób mam po prostu gwarancję, że no, trafią się te rzeczy, chociaż tam w takiej konfiguracji też mam w sumie gwarant. Dobra, iskry zostawię na kiedy indziej. Na razie jest w ten sposób zrobimy, chociaż... Nie, dobra. Nie będę wyrzucał miecza.
I jeszcze tak dalej, mówicie, to są jedne rzeczy, które zadają wrażenia, a iskry nie są aż takie potężne. Więc wolę, lepiej chyba będzie naprawdę stracić iskry niż po prostu jedne rzeczy, które zadają wrażenia na wypadek, gdybym kiedyś miał jakiegoś ciężkiego oponenta. Papka, plus jawny, połącz wszystkie kostki. Piękna sprawa. 6 obrażeń. I trójeczką albo obrażenia, albo nic innego, więc obrażenia. I 2-1. Ostrzał, no niestety. Ostrzał nie hak, ale jak tu już nic to nie robi. Okej, okay. Czyli warto łączyć? Warto. 2 obrażenia więcej byśmy byli ustawieni. Niestety jednak użyję haku. Ale wiecie, też z drugiej strony mocno przyjmować te pierwsze oski, dotrzymujemy obrażenia. Więc tak, i teraz muchawka, wykończal, czysto. Okej, dziękuję bardzo. No i teraz najgorsze, musimy rozwalić rzeczy. Kusza daje działka plazmowe, więc bardzo fajne. Iskry natomiast dają palniki. Jeśli kogoś zastanawia, czemu zniszczą kuszę, to prosto odpowiedź, ona jest duża. Iskry są małe, więc iskry lepiej trzymać. Teraz dla odmiany wstawię miecz. Wiem, że mam wolne miejsce jedno, ale nie będę po prostu zapełniał. A tu mamy pchnięcie. Bardzo dobra rzecz. Więc widzicie, w ten sposób można właśnie łatwo sobie wypełnić luki. Natomiast jeśli chodzi o pchnięcia, powiem wam szczerze, chciałbym je sobie zostawić jak najdłużej. Co najmniej jedno, więc wiecie, jeśli będzie trzeba, to trudno. Jedno mogę oddać. Drugie musi z nami zostać jak najdłużej. Ej, patrzcie, prawie się udało. Prawie się udało. A póki co pierwsze obrażenia, które otrzymujemy. Patrzcie, jakie piękne. I dobra, zwycięstwo. Nawet nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Okej, level up i teraz... No niestety, trzeba oddać takie rzeczy i... Iskra albo miecz. Powiem wam szczerze, z dwóch opcji... Prędzej oddałbym iskrę. Jak mówię, miecze i tym podobne. Póki co są jedynymi rzeczami, które mogą zadawać nam obrażenia. Zadawanie obrażeń jest naprawdę potrzebne. No i miotacz ognia. Jeśli kogoś zastanawia, czemu go biorę, to odpowiedź jest bardzo prosta. Nie biorę na razie. Póki co wstawiam miecz i kuszę. I niestety wiadomo, co będę musiał stracić. Potencjalnie. I póki co tak. Złom, super rzecz, tylko droga. I ulepszenie. Ulepszenie jest ryzykowne, ale i tak z tego skorzystam. Nie na to. Jednak zamiast tego bym wziął na popchnięcie albo na miotacz ognia. Chociaż miotacz ognia zmienia się w dłużek, widzicie, to jest pierwsza wada. Druga wymaga 4 kostek, ma podpalenie 4 raz na bitwę nadal, więc nie. Ulepszyłbym bumpa. Nie biorę go jeszcze ze sobą, bo... No, jest ryzyko, że po prostu go stracę. A w ten sposób będę miał już bumpa z angielskiej nazwy. Z polskiej puknięcia. Wiecie, na jakieś takie super inne sytuacje. A teraz... Trzeba robić fokusa. Też zrobię. Potem to przychodzi i wygeneruję sobie jeszcze 3 jedyneczki. Więc widzicie, jaka piękna sytuacja. 7 życia mu zostało i proszę 4 zablokuj, zablokuj, zablokuj. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie zablokuję jedynej rzeczy, na której zależało, żebym zablokował. Ale czy to robi jakiś problem? Szczerze nie. Bo w tym momencie odpala się kusza. No i wygrana. Teraz tak, kolejne expy. Niestety musimy oddać kuszę i musimy oddać miecz. Bo młotki zostają ze mną do końca, to są naprawdę dobre rzeczy. I teraz tak, kolec. Jak widzicie, mieliśmy farty, dostaliśmy małe zapychacze. Tym samym mógłbym tak to zostawić. Ewentualnie tak i... Tak, do ostateczności zaryzykuję, bo nie chcę mieć wolnych miejsc. Mamy 3, które chcemy, 3, których nie chcemy. Może się zdarzyć, że stracimy coś, co było cenne, ale trudno się mówi. I dobra, darmowe skrzynki musimy wziąć. Miotacze promieni, super. Sklep, co on oferuje? Bumerang, skórzany pancerz i muchołówka. Dobre rzeczy, ale po co tego nie biorę? Tutaj mamy szerokie miecze. Biorę. I
teraz, kiedy jest taka sytuacja, to możemy coś trochę zmienić. I schowam to, co byłoby dobre, na takie coś. Teraz mam gwarant, że pozbędziemy się tych śmieci. Na później mamy szerokie miecze, które są potężnymi, moim zdaniem, bardzo rzeczami, bo patrzcie, plus 2, więc zawsze już mamy zapewnienie. Popchnięcie, które będzie potężne i zawsze sobie zostawię. No i miotacze promieni, które, jak widać, są do niczego. Miotacz ognia, natomiast jeśli o to chodzi, to... A, halo, halo, ja muszę to ustawić, dobrze. Sam w sobie nie jest niczym wyjątkowo potężnym, ale go zostawię, bo czuję, że jeszcze może się przydać na wszelki wielki. A póki co alchemiczka. Chyba działa plazmowe, bo nic niczego nie mam. To jest tak. Szósteczka tutaj. Czwóreczka tutaj. Dwójeczka tutaj. Wybrał inny wyposażenie, może bym w tym momencie wygrał. No ale trudno się mówi. I okej, 8 obrażeń. Sporo. Na szczęście tylko raz na bitwę. No i na szczęście nie dostała niedźwiedzie mikstury. I teraz działka plazmową kończą. A wstawiłem taką dobrą miksturą i się zmarnuje, co? Alchemiczka wstawiłem. Darówka, błąd. Trudno. Dobra, i teraz tak, niszczymy kolec oczywiście oraz do tego zniszczymy... Powiedzmy, że niech będzie mijek. Nie, kolec. Ja chcę się oszczędzać coś, co zadaje obrażenia do ekstremum. Dwa złomy, dobra. Dwa złomy. To pozwoliłoby nam oszczędzić sobie wyposażenie w jakimś krytycznym momencie. Ale na razie tego nie robię. Złomami będziemy potem chronić to, co jest naprawdę dobre. I teraz tak. Zaczynamy od czarodziejki, bo tu jest sklep, potem słoik. Więc tak. I uwaga, uwaga, dwie szóstki, trójka. Czy jest sens używać? Nie ma sensu. Tak. I... zobaczymy, dokąd to pójdzie dalej. Kociołek fali dźwiękowa wyłączone, więc użyję i tak fali dźwiękowej i uszkodzenia. No niestety. Na całe szczęście jednak to nie jest aż takie super groźne. I to jest tak. Jesteśmy w stanie pokonać. Z samych kostek mamy 8 plus 6. Tak, jesteśmy w stanie. Więc no, jak widzicie, dzięki temu, jak to wygląda, to wyzwanie jest naprawdę tutaj prosto, przyjemnie. I mimo tego, że to jest wynalazce, to nie ma co czegoś przeczytać. Teraz tak, miotacz promieni i... miecz albo miotacz promieni, to miecz, szczerze. Miotacz promieni co potem zdaje mniejsze obrażenia, ale też jest mniejszy, więc rozumiecie. Będzie łatwiej to pomieścić. I teraz tak, potknięcie. Dodaję gwarant, że będziemy musieli odrzucić jedną z tych rzeczy. Więc zamiast miotacza... płomieni damy złom. W ten sposób wiemy już, co stracimy. Potencjalnie. I teraz tak, za 1 złote ulepszenie, dmuchawka i bumerang. Tanie, tanio. Więc bierzemy ulepszenie. Szeroki mieczek, widzicie, zmienia się w taki sposób. Złom zmienia się w taki sposób, ale nie ma sensu. A w plecaku czy mam coś innego sensownego? Miotacz promień zdaje 4 obrażenia. I w sobie to tylko tyle. Ewentualnie ten miotacz ognia. Nie, no naprawdę nie ma czego tu ulepszać. Tak, szczerze. No chyba, że ulepszymy sobie szeroki miecz jakiś na później. Jeszcze to ulepszenie ma sens. Nie, dobra, wiecie co, miotacz ognia. Ulepszę ten miotacz ognia. Albo go użyję przeciwko jakiemuś niebezpiecznemu wrogowi, albo w coś na bossa będzie jakiś taki po prostu potężny atak. Okej, okay, słoik jest odporny na truciznę, 4 kostki, z tego dużo różnych wysokich wartości. Działka plazmowe. Potrzebujemy szóstek. Szczerze tak. Może to jest marnotrawstwo. I mnie oceniać. Ale jednak ja preferuję wziąć sobie szóstki. Zawsze w ten sposób mamy teraz łatwiej trochę. I... okej. Okej. No, zapomniałem, że mam w sumie tylko truje, więc zobaczymy tą tarczkę rzucam, ale... dziękuję. Wygrana. Przeklęty jesteś. Pamiętaj. No cóż. A teraz tak. Szeroki miecz. Jako, że innych nie chcę.
i złom. Pamiętajcie zawsze, że on jeszcze jako drugi w tym wyzwaniu, bo on przy każdym się pokazuje, więc jest większa szansa na to, że jeśli za pierwszym razem mieści coś fajnego, co chcecie w sensie sobie wyrzucić, to za drugim uchroni wam to jakieś rzeczy, których nie chcieliście stracić. A teraz dobra. Potwór odpływu. Szczerze, nie znam tego gościa. A tą dwójkę akurat znamy dokładnie. I bez różnicy, niemniej jednak, zaczniemy właśnie walkę od... Odpływu, bo chcę właśnie zobaczyć, jak on działa. Potwór odpływu, wysoko odpowiedź na truciznę. Okej, potwór odpływu nie może być zatruty, to oznacza mniej więcej tyle. Sam w sobie osłabia dziurą i się z okulą daje truciznę, czyli to będzie bezużyteczne. No niestety. Na pewno w takim wypadku trzeba zrobić jedną szóstkę. I tak. Coś jeszcze tutaj ważnego jest do zrobienia. Nie szczególnie, więc po prostu zróbmy. Ja się da tego wszystkiego i jest dobrze. 10 życia mu zostało. Gorzej, że mu korzysta. Więc nas otruje. Dobrze za to, że dziura nie zadziałała. No i wygrana. Jak widzicie, idziemy jak burza. Dosłownie 16 minutą już prawie jesteśmy na końcu epizodu. No i niestety stało się. No i ciężki wybór. Bardzo ciężki. Powiem wam szczerze, nie wiem. To chyba młotek. Bo powiem szczerze, ten jeden młotek jest wystarczający na większej sytuacji. Elektromagnes. Dobra. Czym może to was zaskoczyć, ale elektromagnesów nie chciałbym wystawiać. Dobra. Idziemy w ten sposób. A jeśli chodzi o to, dlaczego nie chcę wystawiać elektromagnesów, to... W sumie... Paiła 3 są one potężne przeciwko bossom, więc tak. Między miotacz ognia, który co prawda ulepszyłem, bym oddał niż... Właśnie niż taki... Elektromagnes. A teraz zobaczmy w ogóle, jak sobie poradzi ten gościu. Poza tym, że oczywiście będzie musiał coś aktywować i pewnie mu chołówką uderzy i tak nam. A tego nawet nie odblokował, ale nie dziwię się, nie było sensu. Dobra, młotek, działko. I powtórka po prostu. Dobra, tak. Tak. Niestety, niestety, będzie to powolna walka. Ale ważne, że damar, no i niestety, i po raz kolejny problem, powiedzmy, komórka, czyli on uaktywni, się wyleczy. Ale nawet nie myślę o tym, żeby te skupienia używać, nie czuję takiej potrzeby. My go pokonamy. Powoli, ale pokonamy. Nawet w tej rundzie, jak widzicie, więc... No, sukces. I teraz tak, młotek, pchnięcie nie, więc barykada, no i szeroki miecz, niestety. Oddajemy ostatnie rzeczy, które mają sens. Iskry. Okej, jak to wygląda? Iskry dorzucone. Dobra. Jest naprawdę spore ryzyko, ale zostajemy w takiej konfiguracji. I to daje nam 100% szans na to, że stracimy iskry, a elektromagnesy i miotacz płomienia dalej czekają na swoją kolej. I to jest tak. To w ten sposób i teraz... Tego mogę zrobić piątkę. Nawet nie ma sensu, szczerze. Okej. Chyba to było głupie. Użyjmy tego po prostu i tyle. Walka będzie bardzo długa, powolna i niebezpieczna. Jestem tego świadom, ale powiem wam szczerze, nawet już. Mało mnie to interesuje, ja po prostu chcę zachować jak najwięcej rzeczy na później. Tych dobrych. No i spróbować oczywiście tutaj przezwyciężyć większość trudności, więc tak, tak. I teraz musimy mieć dwie parzyste, tutaj jest parzysta, tutaj zmienimy w parzystą, podpalimy. No i powoli to idzie. Całe szczęście mamy tutaj olbrzymie obrażenia i tym podobne. Dobrze, tylko że dostaliśmy te obrażenia teraz i jeszcze nas mocno tłucze. I okej. Idealnie, nawet nie trzeba nic zmieniać.
Szukamy akurat nieparzyste. Jeszcze w tej rundzie będziemy ich użyć, ale nawet jeśli użyję, co? On nas nie dobije, my go dobijemy. Cokolwiek, więc jest dobrze. I na pierwszym starcie w następnym piętrze mamy skupienia, więc no... Jak dla mnie, dobrze. I teraz, jej, super, możemy się cieszyć. Level up. W ogóle. Odbywamy się oczywiście iskry. Pozostałe rzeczy są nam potrzebne. I teraz do wyboru złom, ulepszenie bądź kopię sprzęt. Ja bym powiedział ulepszam. Powiedział, chcę ulepszyć elektromagnes. Gdzie jesteście malutki. Niby nie jest to nic takiego wspaniałego, ale mały elektromagnes łatwiej wepchać tutaj. Teraz tak, póki co pójdziemy w takiej konfiguracji. I o nie. Dwie walki przed czymkolwiek. My właśnie zaraz zostaniemy bez jakichkolwiek rzeczy, które zadają obrażenia. Trzeba było w sklepach kupować jakieś głupoty. Tak, musimy pobić tutaj, niestety. Stracimy elektromagnes i miotacz ognia potencjalnie. Pięć albo młotek, nie wiem, nie wiem. To jest za ciężkie. Ale zaczniemy... Nie, miotacz ognia nie możemy tracić. To można dać szansę łatwo pokonać zarówno bałwana, jak i pierwszą rycerkę. Więc cokolwiek będziemy mieli stracić, nie może to być miotacz ognia. Niestety, duży elektromagnes. Minięcie plus. Niestety. Teraz na bałwana, potem miejmy nadzieję dostaniemy jakieś śmieci. Nie, Jezu, jakim ja jestem jełopem. Stracę miotacz, o nie, chwila, młotek i miotacz. Młotek i miotacz, nie. To ja żebym tutaj narobił. Ale no cóż... Najwięcej jak się da. I teraz tak naprawdę nic nie można zrobić. Więc wygraliśmy. Gorzej, że przez moją głupotę teraz stracę młotek i miotacz ognia. Z drugiej strony nic innego nie miałem, więc... Jesteśmy na łasce wyposażenia, które tu znajdziemy. Duplikacji kostek oraz... Łopata, bioro oczywiście. Kryształ czący też. To jest ognik oraz błazen. Błazen może być naprawdę naszą zgubą, ale zaczynamy od ognika. I teraz tak, to będzie też powolna walka. Ale no, mamy sporą szansę, że sobie poradzimy. A obrażenia on będzie był niestety wielkie. Ale dobra. Powoli do celu dotrzemy, będzie dobrze. Chyba. Tak, skupienie nie ma sensu. Nawet jeśli będę bił go za mniej, ja muszę powoli po prostu próbować dążyć do skutku. W końcu się uda. Dobra, nie podpalił, więc super. No i trzymajcie kciuki, może się jakimś cudem uda. Tak. Walka na śmierć i życie po prostu. I tu, że nie zginiemy, co powinno być dobrze. A na szczęście nie zginiemy. Chyba jeszcze jakieś jabłko ogólnie mieliśmy też tam do zjedzenia, więc tak. Może się uda. To jest tak, tracimy podróbę. I podróbę. Jemy to, to, otwieramy, z nadzieją. Ziołka plazmowe, dobra.
Co by tutaj ulepszyć? Powiem szczerze, chyba ze wszystkich opcji to łopatę, bo działka plazmowa chciałbym stracić. W takiej konfiguracji pójdziemy walczyć z plazmą. Jeszcze nawet nie będę oszczędzał. Zobaczymy, co z tego wyniknie, jeśli stracimy to, co chcę. Będzie super, jeśli stracimy coś innego, trudno. Ale jakoś będziemy się sobie poradzić. O co chodzi z wami kostkami? Dlaczego jeszcze walczycie? Dlaczego nikt was nie pokonał? To nie może tak trwać. Okej. Piękne. Nawet lepiej by to było, wiecie, mieć na bossa takie konfiguracje, ale niestety przypadło. To jest tak, osłabiamy gościa. Elektromagnes. Tak, czwórka i trójka idealnie. I zobaczymy, czy nawet działka plazmowe uruchomimy. A to nazwę, może tak. A wszelki wiek, tak. I dobra. Nawet nie będę musiał używać chyba tutaj limit breaka. Jak patrzę. Tam limit break nie będzie mi potrzebny chyba. A on ma młotek. Jedzie jedno porażenie niestety i trochę obrażeń, ale nie ma co płakać, poradzimy sobie. O nie, działko plazmowe. I co ja teraz zrobię? A no tak. Skopiuję wszystkie kostki. I teraz tryczka. I dziękuję, błazen pokonany. Wow, nigdy tak często nie przegrywałem. Wiesz co? I tak nie wygrasz, ale fajnie, że się starasz. Szczery. Tak trzymaj, spal te ruchy do sna. Bo czemu by nie? No, dzięki błazen. Maksymalny poziom. Najgorzej. To jest dużo lepsze. I działko plazmowe. Odliczenia nie są idealne, ale z taką konfiguracją możesz sobie poradzić. No i najważniejsze, mamy leczenie za 3 ture. A walczymy z Mają. Maja. Powiem szczerze, nie wiem, czy spotkaliśmy ją tutaj na nagraniu jako bossa. Wiem, że ją z nami. Jest niebezpieczna, ale nie najgorsza. Czyż to nie kolejna kostka? Mam nadzieję, że nie masz osteoporozy. No nic, widać w porażkowie kosteczko. Nie do końca rozumiem, o co chodzi, ale dobra. Mniejsza z tym. Teraz tak. W sumie mamy gwarant darmowego odpalenia. Tego. Co rundę. Gorzej tylko, że tak. Jak to się nazywa? Sama w sobie ona będzie nam dawać często porażenia. Chociaż chyba z nim walczyliśmy, skoro ona mówiła kolejna. I teraz tak. Parzysta to jest unik. Więc pewnie... O, nie chcę unikać. To mnie zaskoczyło. Osłabienie jedno, dobra, niech wejdzie. I tak wiem, że to jest takie... Że straciłem samą moc dla jednego wrażenia, ale powiem wam szczerze, jest dobrze. Jest dobrze, my to możemy ugrać jeszcze. Tracimy życie, oczywiście. Ale nie jest aż takie problematyczne i teraz tak. No. Jedneczka tutaj, dwójeczka tutaj. Oczywiście, że tak, to tak. Tak, tak. I lecimy dalej. Powiem wam szczerze, w takim tempie to my na pewno wygramy, bo ten elektromagnes nam właśnie to ugra. Bałem się, że możemy przegrać, jak tak zobaczyłem, co mi zostaje, ale jakimś cudem ugrałem to. A powiem wam szczerze, zawsze wydawało się, że w nas jest jedną z trudniejszych postaci. Żeby nie było, to nie tak, że go nie lubię, czy coś. To po prostu wydawał się trudny. Jakiś wspominam przed chwilą, tak. No, na sobie będzie wygrana, nieważne co się stanie. To jest piękne po prostu, jak my sobie radzimy z tym wszystkim. Jakie to jest, można powiedzieć, proste. Poza wiedźmą, którą jeszcze nic nie udało się zrobić. Oczywiście niebawem to się może zmienić. I rzecz jasna też poza... Jak to się nazywa?
poza wyzwaniem Kredzioka, ale tam to byłem nieostrożny. I teraz pięknie na styk, jedyneczka z elektromagnesu. Nie, dostaniesz jedynką z łopaty. Idealnie po prostu. Prawdopodobieństwo domaga się, żebyś wreszcie wygrał. Nie liczaj tego teraz, skup się na kole. Dobra, i uwaga, uwaga, może zwycięstwo, jednak nie. No kto by się spodziewał? O, chyba nie wyszło. No, ale następnym razem to już chyba musisz wygrać. No, wyzwanie. Podwójny bałagan. Wygrana. Sukces. Zadaj ponad 40 punktów obrażeń w pojedynczym ataku. Ukończyłeś dowolnych rozdziałów. No proszę, kolejne achievementy. Leco. Ponad 40 obrażeń. I proszę, mamy za to papierową rycerkę. Czego się boisz? Wielki smok w piwnicy, czyli wielkiego smoka w piwnicy się boi. Co lubisz? Kredki, wspinaj się na różne rzeczy i śpiewanie. Czego nie lubisz? Moich braci i siostry i ciebie. Kiepsko przetłumaczone, ale tak. Dobra. Dlaczego jesteś w lochach? Żeby przeżyć niesamowitą przygodę w pojedynkę. Jak na razie jest super, no, dzieciuch, po prostu dzieciuch. A tutaj mamy, uwaga, uwaga, uwaga. Chwila, zawsze tą kostkę nie otworzyłem tego? Serio? To miałem, ale nie otworzyłem? Okej, okay. Zawód, alchemia, hobby, alchemia. Co lubisz? Cynę, aluminium, bizmut. Czego nie lubisz? Niklu i ołowiu. Dlaczego jesteś w lochach? Żeby znaleźć kamień filozoficzny. No, ciekawe, ale tego nawet nie wiedziałem, że mamy tutaj nieodblokowane. I okej, okay, mam tego jeszcze więcej. A, z tego też nie sprawdziłem? Pianek, ulubione jedzenie? To bardzo niegrzecznie pytać piankę o takie rzeczy. Hobby, spanie pod namiotem, słuchanie historii o duchach. Ulubiona książka? Pieśń lodu i ognia. I nie oglądałem serialu. Książki są 1000 razy lepsze. Dlaczego jesteś w lochach? Kasa i filmowe ogniska. Znaczy firmowe. Czyli dla kasy i filmowych ognisk. Okej. Okay. Ciekawe takie. Pieśń ognia i lodu, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest dosłownie saga książek, na bazie których powstał serial Gra o Tron, przy czym Gra o Tron to też jest tytuł jednej z książek, jeśli się nie mylę. A póki co zobaczymy jeszcze, ukończ 6 dowolnych rozdziałów. Ogrodnik. Ulubione jedzenie? Wegańskie kiełbaski. Wegetariańskie, nie wegańskie. Kiełbaski. Ulubiona książka? Wodnikowe wzgórze. 6 rzeczy, bez których nie możesz żyć. Konewka, wpadal, kompost, determinacja, narcyzy i nadzieja. Dlaczego jesteś w lochach? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. To było bardzo dawno temu. No i cóż. Nie wiem, co więcej powiedzieć. No, udało się. Wielki sukces. Mimo przeciwności losu i nie ukrywam mojego zwątpienia, bo tak, zanim siadłem tutaj do nagrania tego, to wątpiłem, że to się udaje, jednak proszę. Więc no, jest super. I cóż, co tu dużo mówić, co tu więcej przedłużać. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, w następnym epizodzie powrót wiedźmy. Więc to tyle i trzymajcie się. Hej, hej.